Kochani bracia i siostry, pokój wam. Mam dla was serdeczne pozdrowienia ze zboru Pana w Bydgoszczy. I takie najświeższe. Wczoraj odwiedziliśmy brata Juliana Grzesika tutaj w Świdniku. Brat Julian gorąco wszystkich prosił pozdrawiać. Ma 98 lat już w tej chwili. Jest jeszcze bardzo trzeźwo myślący. No i też, jako że ja mówię o Królestwie Bożym, to warto wspomnieć, no że są tacy bracia żyjący nadal, którzy to Królestwo Boże nie tylko głosili, ale tę dobrą nadzieję musieli nawet przemycać czasami do Związku Radzieckiego w różne strony. Było to wielkim zagrożeniem, żeby to Słowo Boże trafiło, czy do braci na Ukrainę, na Litwę, Łotwę, do Rosji. I było to rzeczywiście wielkim wyzwaniem. Dzisiaj, też wczoraj jeszcze dyskutowaliśmy o tym, że dziś te Biblie są na wyciągnięcie ręki, niektórzy nie chcą po nie sięgać, a wtedy czekano na tę nadzieję, której nie było po prostu w tych językach, nie było dostępnej, żeby poczytać Słowo Boże. Tutaj, kiedy jechaliśmy na spotkanie, to po drodze zauważyliśmy dwie pary głosicieli z organizacji Świadków. Też wczoraj, kiedy wracaliśmy sobie z tego miejsca do hotelu, mijaliśmy Kościół Chrześcijan Baptystów. Tam też trzeba powiedzieć, że dokonuje się pewna praca związana z Królestwem, ponieważ niesiona jest taka choćby materialna, fizyczna pomoc innym ludziom, właśnie w duchu chrześcijańskim, w duchu miłości. Dlatego o tym wspominam, bo też już i w modlitwie brat Radek też nadmieniał, że Bóg widzi swoich sług, swoje dzieci we wszystkich możliwych miejscach, we wszystkich systemach czy kościołach, w których oni się znajdują, poza nimi tak samo, i używa ich na różny sposób. My dzisiaj też po to się tu zebraliśmy, żeby napełniać nasze serca taką prawdą i takim duchem, który będzie nas dalej prowadził w tej radości Królestwa, w tym, żebyśmy opowiadali jak najpełniejszą prawdę, jak najpełniejszą Ewangelię. Najpierw się trochę w czasie cofniemy do roku 1913. I w tym roku też była taka konwencja. Nie wiem, ile tam było osób wtedy w Toronto, w Kanadzie. I przemawiał bardzo młody, 27-letni wtedy mówca. I on przypomniał o takim miejscu, takiej bardzo strasznej granicy. Granicy między Europą a Azją, albo inaczej granicy pomiędzy Rosją a Syberią. Na tej granicy, to on mówił, na tej granicy stoi niewielki kwadratowy słup zrobiony z cegły i cementu. Wokół teren jest podeptany, jak gdyby po przemarszu wielkiej armii. Nie ma w tym miejscu niczego niezwykłego. Lecz z tym słupem są związane gorsze wspomnienia niż z jakimkolwiek innym miejscem na ziemi. W tym miejscu wszyscy wygnańcy mogli się zatrzymać na kilka chwil i przeżyć swoje ostatnie pożegnanie. Setki tysięcy niewinnych wygnańców, mężczyzn, kobiet i dzieci, wszelkich klas społecznych, odpoczywało na tym przystanku pod czujnym okiem strażników, odbierało ostatni pocałunek od swoich bliskich, nie mając nadziei, że kiedyś się ponownie zobaczą. A potem ze złamanymi sercami zapędzani byli na pustynię Syberii i nigdy z niej nie powracali. Dzięki Bogu, że wkrótce nadejdzie czas, gdy wszyscy będą się radować wiecznym, ponownym połączeniem się i nigdy już nie będą musieli się rozdzielać. Podnieśmy swoje głowy z radością, widząc, że nasze wyzwolenie się zbliża. I tym mówcą wtedy był brat Raymond Jolly. Myślę, że większość tutaj na sali, braci i siostry, kojarzy taką postać, brat Jolly. A to miejsce, o którym mówił, to miejsce na Uralu, było też bardzo znane wielu Polakom, wielu polskim zesłańcom.
Był tam na przykład powstaniec styczniowy, wieloletni zesłaniec na Syberię, Jan Siwiński. I ten człowiek we swoich wspomnieniach napisał tak. Ten słup to personifikacja i kraju, i ziemi rodzinnej, przyjaciół, miłości. Tu się każdy spowiada ze swojego życia. Odpuszcza nieprzyjacielowi. Ilu ludzi wylało tutaj łzy, wie tylko Bóg. I ten wstęp niezupełnie oddaje to, o czym byśmy chcieli mówić. Mówimy o Królestwie Bożym. Ale ten temat Królestwa jest taki szeroki i tak z wielu stron już omawiany, że chcę bardziej zwrócić uwagę na to, co może prowadzić do modlenia się o Królestwo. Dlaczego my tak się modlimy? Przyjdź Królestwo Twoje. I nie twierdzę, że zawsze tak jest, ale myślę, że jest to dosyć często, kiedy do Pana prowadzą pewne punkty graniczne. Pewne takie słupy graniczne w naszym życiu. Takim punktem może być spotkanie ze śmiercią w naszej rodzinie, wśród naszych najbliższych. Pamiętam ze swojego życia, miałem 14 lat, kiedy zmarł mój dziadek, Gieraś, czy może niektórzy go znali jako Gerard Beiger. No był to wielki smutek, wielka tęsknota, bo to ukochany dziadzio, ukochany dziadek. Pamiętam, jak się zmienił zupełnie mój stosunek w tym momencie do tej nadziei Królestwa. Z czegoś tylko zapisanego na papierze, no w coś, co ja bardzo mocno uwierzyłem jako realną nadzieję tego, że znowu się spotkamy, że znowu będę mógł z nim porozmawiać, znowu będę mógł coś z nim porobić, przytulić się. Więc gdy kogoś się kocha i kiedy ten ktoś przechodzi granice życia i śmierci, to nie znaczy jeszcze, że ci, którzy dostają, są gotowi zawsze uwierzyć. Ale to sprawia, że dochodzą jakby do pewnej granicy w swoim życiu, że mija jakiś etap tego życia. No pamiętam jeszcze babcię, jak po śmierci dziadka, jak robiła dwie herbaty, jak w kuchni myślała, że on tam w pokoju jest i chciała jeszcze się odezwać. Po prostu jest to taka tęsknota, która budzi jakieś nadzieje, jakieś marzenia, że mogłoby być inaczej. Inny punkt graniczny naszego życia to są takie odczucia słabości w nas. I to może być słabość fizyczna, nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, przeskoczyć, ale też słabość taka moralna. Coś, co wydaje się nie do przeskoczenia. W sferze moralnej to mogą być jakieś nałogi, jakieś nawyki, nawet po prostu zachowania czy słowa, których nie chcemy mieć, nie chcemy mówić, a one przychodzą. I nie potrafimy się tego wyzbyć, nie potrafimy się tego pozbyć. Odczuwamy taki wstyd i niemoc, brak siły, brak wiary, że można pokonać samego siebie po prostu. I tu też mogę powiedzieć, że dla mnie i myślę, że dla wielu, którzy też i słuchają, taki wstyd, taka niemoc, to był kolejny powód, żeby wypatrywać Zbawiciela, wypatrywać kogoś, kto pomoże, Boga, który by pomógł w tym życiu się wyswobodzić z więzów, które otaczają. Wypatrywać lepszego świata, gdzie można być wolnym od wszystkiego, co złe we mnie. W moim sercu, w moim umyśle. Takiego świata, gdzie już znikną takie dołujące myśli, gdzie z naszych ust już nie wypłynie słowo, które zniechęca, które dołuje, które niszczy, tylko będą płynęły słowa, które podnoszą, które pocieszają. To nie jedyne takie granice, bo też odczuwamy takie granice, kiedy widzimy braki wokół nas albo w naszym życiu, na które tylko częściowo mieliśmy wpływ, albo wcale. Taki brak możliwości zmiany. No w tym życiu dla wielu ludzi też spirala jakichś długów, bankructwo, wybranie złej drogi życiowej, z której trudno się zejść, a czasami z której się nie da zejść. I te wszystkie ograniczenia nie pozwalają się cieszyć życiem. One powodują wielkie zmęczenie, wielkie zdołowanie, przygnębienie. Ale te ograniczenia właśnie
pozwalają szukać radości gdzieś indziej, szukać nadziei w czymś wychodzącym gdzieś dalej. A zdarza się tak, że ktoś żyje względnie szczęśliwie, jest zdrowy, ma wszystko, co potrzeba, ma pieniądze, robi to, co lubi w życiu. Ale taki kolejny etap, który przychodzi, to jest empatia dla cierpienia innych. Taki człowiek, Lew Tolstoj, powiedział, że kiedy czujemy ból, kiedy czujesz ból, to znaczy, że żyjesz. Kiedy czujesz ból innych osób, to znaczy, że jesteś człowiekiem. No i nie chcę daleko może szukać, ale niedawno taki artykuł czytałem, że na świecie jest 40 milionów osób, które można uznać jako takich całkowitych niewolników. Po prostu ludzi zupełnie zniewolonych przez innych ludzi. 75% z nich to kobiety, dzieci. I w tym samym artykule czytamy, że według innego badania aż 152 miliony dzieci pracują w ciężkich warunkach zagrażających życiu. Pracują tylko po to, żeby dostać jakąś rację żywnościową, która i tak jest niewystarczająca do tej pracy. Wiemy głównie w Afryce, w Azji. I to wszystko budzi pewne pytania. Czy nadejdzie taki dzień, kiedy już nie będzie takiej całkowitej niewoli, takiego traktowania ludzi w sposób najpodlejszy. Kiedy już nie będzie też takiej niewoli, jaka nas dotyczy. Takiego braku czasu, takiej rozsiewającej się propagandy, która na nas wpływa, tych wszystkich kredytów, tych wszystkich czasami nałogów, uzależnień, które są, nawet takie uzależnienie od technologii, które dzisiaj funkcjonuje, od tego trybu życia, który jest nienormalny dla człowieka. I trzeba powiedzieć, że te etapy, te ograniczenia odczuwa się w swoim czasie, każdy w swoim tempie. O tym rozmawialiśmy niedawno na grupie Esarepta na Facebooku. Pewna siostra to pięknie opisała, jak może wyglądać myślenie takiej osoby na różnych etapach życia. Później pewien brat, który tu na sali jest, to tak trochę streścił. Ja chcę zacytować z jego wypowiedzi. Kiedy masz 10 lat, wydaje się, że do dorosłości jest jeszcze epoka. Kiedy kończysz 18 lat i wkraczasz w dorosłość, masz poczucie, że wszystko przed tobą. Nie widać ograniczeń. Królestwo, Bóg, Jezus wydają się niepotrzebni. Szczególnie teraz, w czasie objawienia zła w świecie religijnym. Potem przychodzi 30, 40, 50, w czasie zabieganej codzienności i okazuje się, że ograniczenia są. Ale jednak człowiek żyje w złudzeniu, że jakoś sam da sobie radę. Zaczynają odchodzić dziadkowie, może rodzice, przyjaciele, znajomi. Coraz częściej bywasz na cmentarzach i coraz częściej spotykasz się z lekarzami. Przychodzą w końcu lata, o których zaczynasz mówić, że nie podobają się tobie. Nagle okazuje się, że kres jest tuż, tuż. Że życie tak szybko przemija, i jakże wielu chciałoby wtedy przedłużyć je o rok, dwa. Do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć, zobaczyć swoje ograniczenia i małość we wszechświecie, naszą małość we wszechświecie. A potem zrozumieć, że jest jedna droga do wolności, że jest ten, który ma klucze do innego świata i do życia wiecznego, Pan Jezus. Myślę, że ten punkt widzenia otwiera tak nasze oczy, potwierdza, że nasze głoszenie Królestwa nie jest dla każdego. Chociaż podejmujemy takie trudy, bo nie czytamy serc. Podejmujemy różne starania, ale Pan szuka obecnie skruszonych, obciążonych, chorych, słabych. To dziwne, ale takich szuka Pan. I takich skleja na nowo, uzdrawia, wzmacnia, daje swoje lekkie, przyjemne jarzmo tym, którzy tego chcą. To nie powinno nas zniechęcać pod żadnym pozorem do głoszenia. To też nie zależy od wieku, bo takie poszukiwania już się zaczynają często u dzieci, później u nastolatków i tak dalej.
My mamy dalej po prostu nawoływać do pokuty, do sprawiedliwości, zapowiadać ten czas sądu nad wszelkim dobrem i złem. Oby to głoszenie nasze było najpierw przez nasze czyny, a dopiero później przez słowa. A jeśli chodzi o głoszenie słowami, to też istnieją pewne ograniczenia. Znajdziemy je u Ewangelisty Mateusza w 7 rozdziale, w wersecie 6. Jest tu dosyć dosadnie powiedziane: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, by was nie poszarpały. I jak mówię, dosadne słowa, ale one mówią o tym, że by nie próbować przekonywać na siłę, nie podejmować takich starań wobec tych, którzy z jednej strony tarzają się w grzechu i dobrze się w tym czują, zobrazowani w ten sposób, ani tych, którzy nas obrażają, naśmiewają się, kąsają czy pożerają, jak w innym miejscu czytamy. No, są pokazani tutaj przez te psy. Są to symbole. Ale przede wszystkim należy pamiętać, co też głosimy. Że my głosimy Ewangelię. A Ewangelia to radosna nowina, to dobra nowina, która zapowiada wyzwolenie całego świata. Zapowiada wyzwolenie wszystkich ludzi. I to jest wielka sprawa. Gdzieś tu i gdzieś tam ktoś uchwyci to, tę Ewangelię. To też zaproszenie Pana. Nas to bardzo cieszy, jeżeli ktoś dołącza do nas i chce z nami opowiadać taką piękną nowinę. Dlatego my tu jesteśmy sobie bliscy, że znaleźliśmy się na tej sali jako ludzie, którzy chcą tę Ewangelię nieść dalej, którzy chcą spełnienia tych spraw. Ale Ewangelia Królestwa idzie o wiele dalej niż my tutaj i o wiele dalej niż chrześcijaństwo jako takie w dzisiejszym świecie. To jest Ewangelia, która wykracza jakby poza ten symboliczny Ural. Ona wykracza poza granicę, symboliczną granicę życie i śmierć. Idzie dalej. Boża łaska nie zatrzymuje się. Boża łaska jest ogromna. Jak bardzo jest ogromna. Przeczytajmy list apostoła Pawła do Tytusa. Do Tytusa, rozdział 2, werset 11. Właściwie wersety 11 do 14. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczająca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Więc ten fragment można podzielić na dwie części. Pierwsza mówi, że łaska Boża jest dla wszystkich ludzi, że jest dla nich zbawienna. W Biblii Tysiąclecia mówi, że niesie zbawienie wszystkim ludziom. Taka jest Boża łaska. A w drugiej części apostoł Paweł zwraca uwagę, że ta łaska ćwiczy, uczy pewną szczególną grupę nas. Grupę, którą Paweł określa nas, czyli zalicza się do tej grupy. Tacy ludzie mieli się wyrzec bezbożności, mieli starać się o sprawiedliwe, pobożne życie na tym świecie. To są naśladowcy Jezusa. To są ci, o których Pan Jezus mówi, że szukają najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. I jeszcze w innych miejscach Biblii są zestawiani jakby wierni z resztą świata. Ci, którzy podążają za Jezusem i ci, którzy nie podążają. Na ten podział zwraca uwagę apostoł Jan. Pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 2.
1 Jana 2:2. Apostoł pisze o naszym Panu Jezusie Chrystusie. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Widać tu wyraźnie, że na mocy przelanej krwi Pana Jezusa można mieć nadzieję łaski Bożej dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla, cytuję, nas, nie tylko dla tej szczególnej grupy. Ta nadzieja Bożej łaski to jest inaczej nadzieja Królestwa Bożego, o którym na tym spotkaniu mówimy. To jest Królestwo, które przyjdzie na ziemię, tak jak ono cały czas było, jest i będzie w niebie, czyli w miejscu przebywania Boga. To Królestwo ma zaprowadzić Bożą wolę na ziemię. My modlimy się, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, i tutaj jako w niebie, jak jest w niebie, tak i na ziemi. Niech tak samo dzieje się tutaj na ziemi. Więc jak widać, ważną rzeczą, ważną częścią tej Bożej woli, bądź wola Boża Twoja, jest pobożność i sprawiedliwość u ludzi. To jest Boża wola, żeby to się dokonało. Na tym ma się opierać Królestwo i dlatego na tym dzisiaj nasze życie powinno się opierać. Ponieważ lud Królestwa ma się uczyć już teraz, jak będzie wyglądało życie tam. Ale jaka jeszcze jest ta Boża wola wobec człowieka? Nie tylko wobec nas dzisiaj, ale wobec całego świata. Czego się możemy spodziewać? I przede wszystkim Pismo Święte podkreśla, że istnieje możliwość powrotu zza tej granicy życia i śmierci. Istnieje możliwość powrotu z grobów. I chciałbym tę część tych rozważań oprzeć na Księdze Jeremiasza. Na Księdze Jeremiasza, rozdział 31, wersety 15 do 17. Jeremiasza 31, 15 do 17. To mówi Jahwe. Słuchaj. Może. No dobrze, to jeszcze raz. To mówi Jahwe. Słuchaj, w Rama daje się słyszeć lament i gorzki płacz. Rachel opłakuje swoich synów. Nie daje się pocieszyć, bo już ich nie ma. To mówi Jahwe. Niech w głosie Twoim płaczu stanie, a łzy w Twoich oczach, bo jest nagroda za Twoje trudy. Wyrocznia Jahwe. Powrócą z kraju nieprzyjaciela. Jest nadzieja dla Twojego potomstwa, wyrocznia Jahwe, wrócą synowie do swoich granic. W tym fragmencie jest przynajmniej 7 rzeczy, które Bóg chce powiedzieć wszystkim płaczącym, wszystkim, którzy stracili kogoś bliskiego. Szczególnie tu jest pociecha dla dzieci, dla rodziców, którzy stracili swoje dzieci. Ewangelista Mateusz ten fragment odnosi tak bezpośrednio do tych dzieci, które nakazał zabić Herod w czasie narodzin naszego Pana. Ale też to jest taki ogólny płacz ludzkości. Jak czytamy w liście do Rzymian, 8 rozdział, werset 22, tam apostoł mówi, wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach. Wszyscy ludzie jęczą i wzdychają w tym sensie, prędzej czy później do tego momentu dochodzą. Więc po pierwsze, w tym fragmencie z Księgi Jeremiasza widzimy, że Bóg rozumie, to już jest bardzo dużo, że Bóg rozumie człowieka, rozumie jego żal, rozumie jego rozpacz. Wie, że nie da się pocieszyć w smutku. Zwykłymi słowami, że w takiej stracie nie można pocieszyć mówiąc coś. Rachel nie daje się pocieszyć, bo tych synów już nie ma. I to jest taka strata jak dziś, kochającej żony, męża, dzieci, rodziców. No jak pocieszyć? I Bóg też wie, że nie da się tego zrobić. Mówi, Rachel nie daje się pocieszyć. I jako druga wiadomość dla cierpiących, to Bóg mówi, że naszych zmarłych już nie ma. Już nie ma.
To smutna wiadomość, że oni naprawdę są umarłymi, że to jest przerwanie ich życia, ale to też dobra wiadomość. Nie cierpią, nie błąkają się gdzieś, jak większość religii tego dziś naucza. My ich opłakujemy, bo jak mówi kaznodzieja Salomon, rozdział 9, werset 10, zmarli niczego nie wiedzą. Nie ma żadnej czynności, żadnego rozumienia, poznania, mądrości w Szeolu, do którego ty zdążasz. Każdy tam zdąża do tego stanu, no właściwie jak czytamy, niebytu. Stanu, który jest porównany w Biblii do snu. To symboliczny sen śmierci. Ale trzecie słowo Boże z tego fragmentu, no to już jest wielka nadzieja. Bo ta nadzieja przyjęta do serca naszego może być najlepszą pociechą tak naprawdę dla cierpiącej duszy. Bóg mówi, oni powrócą. Oni powrócą. Synowie i córki powrócą. Będą przywróceni przez Jezusa Chrystusa do życia. Przez tego, który umarł za każdego człowieka, który stał się światłością dla każdego człowieka, który przychodzi na świat. Tak mówi ewangelista Jan. No, to zgadza się z wieloma fragmentami Biblii. Apostoł Paweł głosi. Ja wierzę, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Będzie, bo tak obiecuje Pan Jezus. Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii Jana 5:28. Mówi, że nastanie czas, nastanie godzina, kiedy wszyscy usłyszą Jego głos i wyjdą. Jeżeli tak Pan Jezus mówi, jeżeli mamy taką obietnicę, to On nie zapomni. On nie zapomni o kimś, kto żył 100 lat, kto żył 10 lat i kto żył 10 sekund. Bo to jest pamięć Boża, to jest coś wykraczającego poza nasze zrozumienie. I ta czwarta myśl z tego fragmentu mówi właśnie jeszcze więcej jakby o tym stanie pomiędzy śmiercią a przywróceniem do życia. Nazywa ten stan krajem nieprzyjaciela, że idą do kraju nieprzyjaciela. Tylko, że tam też nie spotyka ich nic złego, bo to jest stan śmierci, stan snu. Widzimy, kiedy Pan Jezus przywracał do życia niektórych ludzi, mówił, że budzi ich. Mówił do córki Jaira, dziewczynko, wstań, obudź się. To samo powiedział do Łazarza, Łazarzu, wyjdź. Łazarz był już długo w grobie, ale nie mamy w Biblii żadnych historii z tego, co zwiedzał w tym czasie. Gdzie się poruszał, z kim rozmawiał. Nie, Biblia nic nie mówi na ten temat. On spał, tak jak Pan Jezus mówi. Nasz przyjaciel Łazarz śpi. Po prostu on zasnął w śmierci. Ale dobrze jest określać to krajem nieprzyjaciela, bo śmierć nie jest naszym przyjacielem. To dobry symbol stanu, który jest przymusowy. Tak jak ci zesłańcy tam na Syberię. Oni nie chcieli tam iść, ale musieli tam iść. I tak jest z ludzkością dzisiaj. Nie chcemy iść do tej śmierci, do tego grobu, ale taki jest kierunek. I nikt sam stamtąd nie wróci. Tak jak nie mogli wrócić ci zesłańcy, tak samo my nie możemy stamtąd sami wrócić. Ale apostoł Paweł napisał proroczo. Jest to w 1 do Koryntian, 15 rozdział, werset 26, że ostatni nieprzyjaciel, ostatni wróg Pana Jezusa będzie przez Niego zniszczony i jest to śmierć. To jest dowód, że to zesłanie symboliczne nie będzie trwało na zawsze. Piąta pociecha, którą znajdujemy tutaj, zwłaszcza dla rodziców, którzy stracili swoje dzieci, to jest taka, że ich starania, które włożyli, nie będą bez efektu. Jakby to, co z miłości okazali swoim dzieciom, swoim bliskim też, bo to może też dotyczyć tych, którzy zajmowali się na przykład rodzicami umierającymi, te starania nie będą bez nagrody. Jest nagroda za twoje trudy, mówi Bóg. Jest nagroda. Ta nagroda osuszy wiele łez. Pozwoli zapomnieć o tym bólu, który trzeba było znosić w tym życiu. Co innego mogłoby pocieszyć? Nie ma takiej rzeczy, ale spotkanie na nowo w radości, w stanie zupełnie innym niż widzieliśmy się ostatnio, no to jest wielka sprawa.
co dalej się stanie. Proroctwo mówi, że w ten dzień zmartwychwstania, kiedy oni wrócą, wrócą się do swoich granic. Wrócą się do swoich granic. Inne tłumaczenia mówią, że wrócą się do swoich siedzib albo nawet do swojego kręgu rodzinnego. Jest to bardzo piękne określenie. Wrócą do bliskich, do tych, którzy nie mogli się nimi nacieszyć w tym życiu, którymi oni nie mogli się czasem nacieszyć. Będzie ponowne spotkanie, ponowna radość. Siódma lekcja, ostatnia, ale może najważniejsza z tego fragmentu, bo kilka razy tutaj czytamy, jest to wyrocznia Jahwe. To jest Słowo Boże. To nie może być złamane, nie może to być zatrzymane przez kogokolwiek. Słowo Boże jest pewne, bo Bóg jest wierny. Raz obiecał i dotrzyma danego słowa. Także nawet jeżeli dzisiaj trudno w to uwierzyć i dlatego wielu dzisiaj nie wierzy w to, to przed tymi, którzy zasnęli w prochu ziemi, w grobie, od tej pory już tylko dobre dni, bo przed nimi jest od tej pory Królestwo Boże. Królestwo Boże w Biblii dzieli się na dwie części, na część niebiańską i ziemską. Nas interesuje głównie dzisiaj część ziemska. Ta ziemska część Królestwa ma dwa etapy. Jej pierwszy etap to jest królowanie naszego Pana Jezusa, połączone z Dniem Sądu, z takim wielkim procesem odrodzenia ludzkości. A drugi etap to są nieskończone wieki. Na ten etap najmniej wiemy. Wieki wieczne, które mają być później. Dla ludzi odrodzonych, dla tych, którzy poddali się staraniom Chrystusa, którzy wiernie, posłusznie, z chętnym sercem przeszli proces sądu. I ta pierwsza część Królestwa, czas próby, jest w Biblii porównana do deszczu skrapiającego trawę. Suchą trawę. Psalm 72, werset 6. Psalm 72, werset 6. On mówi, że Mesjasz i prawda, którą Mesjasz przyniesie, nasz Pan, stąpi jak deszcz na skoszoną trawę. Jak krople deszczu nawadniające ziemię. Za Jego dni zakwitnie sprawiedliwość i będzie obfitość pokoju. Więc ludzie zniszczeni przez tysiące lat upadku, szczególnie przez ten końcowy czas ucisku, są tutaj porównani do skoszonej trawy. Taki wielki upał, taki może, o którym my nawet nie mamy pojęcia, chociaż wczorajszy dzień, może i dzisiejszy, może nam pomogą lepiej to zrozumieć, ale taki upał właśnie blisko wschodni. I wiemy, że to ma być dla ludzi, nie dla trawy przede wszystkim, choć i ziemia skorzysta na rządach Mesjasza, na pewno. Ale dla ludzi przyniesie to sprawiedliwość, przyniesie to rząd oparty na prawdzie. To jest upragniony deszcz, na który nieświadomie, ale ta skoszona trawa ludzkości czeka, chciałaby już tego. To przyniesie orzeźwienie. Jak prorokuje Izajasz, pustynia zakwitnie jak róża. To jest pustynia ludzkich serc. Można powiedzieć to na 100%, ponieważ tutaj w psalmie 72 to czytaliśmy, że za Jego dni zakwitnie nie róża, ale sprawiedliwość i obfitość pokoju. W Nowym Testamencie tak bezpośrednio do tego obrazu odnosi się, odwołuje się apostoł Piotr. Jego mowa jest zapisana w Dziejach Apostolskich, rozdział 3, wersety 20 do 23. Dzieje Apostolskie, rozdział 3, wersety 20 do 23. Nadejdą od obliczności Pana czasy ochłody. I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków, Mojżesz bowiem powiedział do ojców, proroka jak ja, wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród braci waszych. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. I stanie się, że każda dusza, która by nie usłuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Więc pierwsze, nadejdą od Pana czasy ochłody. I w oryginale mamy tutaj słowo anapsychis.
anapsychist, co jest właśnie używane w tych terminach takich rolniczych i takich ogrodniczych, że skoszona, wystchnięta trawa zostanie odświeżona przez takie obfite opady deszczu, które ponownie ożywią tę przyrodę do funkcjonowania, dodadzą energii. I symbolicznie to słowo jest raz użyte też w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł mówi, że kiedy bywał w domu Onezyfora, gdzie gościł, to oni go często anapsycho. Oni go często anapsycho, czyli oni go orzeźwiali, pokrzepiali duchowo. On nawet kiedy czuł się zmęczony, spragniony, ale też tak w tym sensie psychicznym, duchowym, to wychodził orzeźwiony. I w tysiącleciu będą takie deszcze Bożego Słowa, deszcze Bożej łaski. To będzie coś, co będzie ożywiać ludzi. To przyjdzie od obecności Pana albo od oblicza Pana. Pan swoją twarz skieruje do ludzi. To znaczy, że Bóg w swojej łasce tak spojrzy na ziemię ze swoją łaską. I Bóg nie zrobi tego sam, bo po to postanowił swojego Syna. Po to Pan Jezus przyszedł, żeby, jak mówi ten fragment, posłać Jezusa Chrystusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Niebo zatrzymujące Pana dobrze pokazuje, że te czasy orzeźwienia, one przyjdą z Jego powodu. Obecność Pana Jezusa jest tym, co orzeźwi ziemię, co odrodzi ziemię. I w tym wersecie w oryginale jest słowo apokatastazis. My lubimy takie słowo restytucja, ponieważ apokatastazis greckie na łacinę tłumaczy się restitutio. I później to restitutio w angielskim stało się restitution, a w polskim restytucją. Ale co to właściwie znaczy? No znaczy to powrót do pierwotnego, utraconego stanu. To też może znaczyć po prostu, nieraz na budynkach to jest. Pełna renowacja, pełne odtworzenie czegoś. Jest to restytucja tej rzeczy. W tym wypadku to jest przywrócenie człowieka i ziemi do utraconej doskonałości, do ogrodu Eden. Ale już nie dla jednej pary i nie na jakimś skrawku ziemi, tylko dla miliardów ludzi i na całej ziemi. Ten fragment nazywa dalej Pana Jezusa, Chrystusa, prorokiem albo nauczycielem świata. To jest kolejny dowód, że to się stanie wtedy, kiedy On powróci, by panować nad narodami. Izajasz wiele o tym pisze. Rozdział 42, tak pięknie się zaczyna. Tam on mówi o naszym Panu, On przyniesie narodom prawo. Albo On przyniesie narodom naukę, pouczenie. On nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie prawo. Nie zniechęci się i nie załamie się, aż utrwali prawo na ziemi. Taki jest nasz Pan. I to Pan Jezus przywróci ludzi do życia, to On zaprowadzi tę restytucję. Ma pełne prawo, żeby to zrobić. To prawo zdobył, nabył, kupił. Bo oczywiście na tym się opiera boski plan i to jest najważniejsze, ale też to, że Pan Jezus własną krwią kupił każdego człowieka. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, wersety 4 do 6. Pierwszy do Tymoteusza, 2, 4. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Można od razu to skomentować. Bóg z greki telo, Bóg postanowił. To nie jest takie chcenie, które może być, a może go nie zrealizować. Bóg postanowił, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bo jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich. Więc Pan Jezus skosztował śmierci za każdego człowieka, abyśmy to mogli nieść jak najszerzej, wśród zwłaszcza wierzących, którzy często tego nie widzą. Przecież Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 9, on mówi, za każdego człowieka skosztował śmierci. On podniesie i oświeci każdego człowieka. Jak czytamy w Dziejach 3:23, ostatni werset z tego fragmentu, tylko ta dusza, która, ta osoba, tak? Bo dusza to właśnie osoba. Tylko ta dusza, która świadomie, uparcie nie będzie słuchać Zbawiciela,
która nie będzie słuchać tego króla, który będzie przynosił to odrodzenie, zostanie wygładzona z ludu. I to też mówimy, mając oparcie w Słowie Bożym. Niepoprawni, niepokutujący grzesznicy, którzy świadomie, nie z powodu słabości, z powodu upadku i tak dalej, ale świadomie odrzucą taką łaskę, nie będą zmuszeni do życia wiecznego. Czeka ich śmierć wieczna, czyli po prostu śmierć na zawsze, bez możliwości wzbudzenia. Ale każdy otrzyma dokładne poznanie prawdy najpierw. Każdy otrzyma wiele ćwiczeń, wiele praktycznych pomocy, praktycznych sprawdzianów ze zdobytej wiedzy. I z innego punktu widzenia ten czas to będzie wielki jubileusz dla ludzkości. Skąd takie słowo jubileusz? No, w prawie Izraela funkcjonowało prawo jubileuszu. Można o tym przeczytać na przykład w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, wersety 8 do 10. Ja tylko końcówkę chcę przeczytać, żebyśmy mieli chociaż świadomość tego, jak to tam funkcjonowało. I będziecie święcić rok 50. W ten sposób ogłosicie wolność wszystkim mieszkańcom całej ziemi. Będzie to dla was jubileusz i każdy wróci do posiadłości swojej, każdy wróci do rodziny swojej. Rok 50, rok jubileuszu. Wielkie prawo ustanowione w tak dawnych czasach. Prawo, do którego nie potrafią sięgnąć dzisiaj prawa różnych społeczeństw, różnych narodów. Ale to jest tylko symbol czegoś większego. Pięknie to brat Hedman ujął. Mówił, on napisał tak, jakże radosne musiały być okrzyki, gdy lud Izraela usłyszał brzmienie szofaru ogłaszającego wolność, bo na ten rok trąbiono w szofar, żeby... Niebawem miały być umorzone wszystkie długi. Słudzy mieli pożegnać swoich panów. Drzwi więzień miały stanąć otworem, a więźniowie mieli być uwolnieni. Utracone posiadłości miały być odzyskane przez tych, którzy je stracili. Następowało też ponowne połączenie się rodzin. Tej radości nie można opisać. Tak tyle brat Hedman, a to wszystko przedsmak Królestwa Bożego. Bo wielki jubileusz, on nie tylko ma zarządzić takie sprawy materialne, on ma zakończyć wiele problemów rodzinnych, osobistych, duchowych, takich między wierzącymi nawet. Po prostu będzie ktoś, kto rozumie wszystkie szczegóły tych spraw, kto rozumie każdy szczegół tych doświadczeń i kto nie przeoczy żadnej sprawy, żadnego powodu nawet, żeby zrozumieć tę drugą stronę, bo bardzo rzadko sprawy są czarno-białe, w których jeden ma 100% racji, a drugi 0%. Więc czekamy na ten czas z wielką radością, bo on przyniesie przede wszystkim orzeźwienie takie nie to fizyczne, nie to, na które też byśmy czekali, ale to duchowe, to moralne, takie społeczne nawet bym powiedział. Więc tylko króciutko, jeżeli by spojrzeć na te wieki przyszłe. Też to pięknie opisali bracia i siostry w tej dyskusji na grupie Esarepta. Jeden brat pięknie to napisał. Posadzę sekwoję i będę obserwował, jak rośnie. I będzie miała 3000 lat. Czy to nie będzie cudowne? Poznam ludzi różnych nacji i ich dawnych obyczajów. Ja nie będę się nudził. Przede wszystkim zobaczę boski plan w realizacji. Ze świadomością, że na to wszystko już nie będę ograniczony czasowo. Czy to nie będzie cudowne? No myślę, że będzie. To będzie przepiękne, to będzie wspaniałe. Inna siostra tam dodaje, kiedy będziemy doskonali pod każdym względem, to nasza kreatywność też będzie olbrzymia. Będziemy dalej mogli tworzyć, na przykład gry komputerowe, ale wymagające więcej sprytu. Bardziej skomplikowane, już bez zabijania. Będziemy mieli doskonałą wyobraźnię, co w efekcie da nam możliwość pisania rewelacyjnych książek. Doskonały słuch i poczucie rytmu w połączeniu z olbrzymią wyobraźnią i wrażliwością da nam możliwość tworzenia genialnej muzyki, przeżywania jej głębiej niż kiedykolwiek przedtem.
Ludzie z idealnym słuchem, doskonałym głosem będą zadziwiać wybitnym śpiewem. Miłośnicy motoryzacji będą tworzyć coraz doskonalsze i piękniejsze samochody, pojazdy, samoloty, łodzie, statki. W taki sposób można wyliczać bez końca. No i to jest prawda, ja tylko pod tym się podpisuję, jest to dla mnie też wielką nadzieją. Pewna siostra to w formie krótkiego wierszyka ujęła, jak ja widzę raj. Czasy ochłody, od problemów życia codziennego, miłość i życzliwość jeden do drugiego, pomoc nieść każdemu, kto jej potrzebuje i wielbić Stwórcę i Pana naszego. Pan nam obiecał w raju łaski swoje, że nam pomoże, kiedy już nas wzbudzi, więc oczekuję tej błogiej nadziei, gdzie już nie będzie szatan nas trudził. I tu by już można powiedzieć amen, a można jeszcze jeden werset zacytować i wtedy powiemy. Więc pierwszy list do Koryntian, rozdział 2, werset 9. Pierwszy do Koryntian, 2:9. Czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało tego pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Amen.